Witajcie kochani na kolejnej lekcji plastyki. Dzisiejszym tematem będzie prezent na Dzień Mamy, bo jak wiecie, już za kilka dni właśnie jest Dzień Matki i postanowiłam, żeby Wam dzisiaj pokazać takie różne rzeczy, które możemy zrobić dla naszych mam. Ja również będę robić coś dla mojej mamy. Pokażę Wam kilka modnych rzeczy, które możecie zrobić, które na pewno spodobają się Waszym mamom. Jeszcze na samym początku, kochani, chciałabym Wam podziękować za Wasze prace. Naprawdę są świetne. I już szykuję następny konkurs, także spodziewajcie się niedługo. Będzie kolejny konkurs z nagrodami na najlepsze prace. Będę brać pod uwagę zdjęcia, a także razem z Panią Klaudią będziemy próbować wybrać najlepsze książki pod względem tak plastycznym, jak i treściowym. Także prawdopodobnie już w następnej lekcji ogłosimy, kto otrzymuje nagrody w tych dwóch kategoriach. Być może dołączymy do tego również konkurs na temat właśnie prezentu dla mamy. Możecie oczywiście dać swoim mamom którąś z tych rzeczy, które robiliśmy wcześniej, czyli coś wykonanego w technice abstrakcyjnej, coś zrobionego z recyklingu. Pamiętacie, były takie słoiki ozdobne do łazienki albo szkatułki na biżuterię, które wspólnie robiliśmy. Możecie dać mamie lub nadal wykonać dla swojej mamy coś w rodzaju latarenki z witrażem. Też świetna rzecz. Można zrobić samodzielnie świeczkę. Jest mnóstwo pomysłów. Ja wszystkiego Wam dzisiaj nie mogę pokazać, bo naprawdę wszystko zależy od tego, co się komu podoba, co Wasza mama lubi. Zaprezentuję Wam dzisiaj dwa pomysły, bardzo uniwersalne. Pierwszy pomysł to będzie coś z gatunku rzeźby. To będzie sztuka użytkowa, ale też będzie to rzeźbą. No i moi drodzy, postanowiłam, ponieważ nie mamy już dostępu, tak jak mieliśmy w szkole, do gliny, którą dla Was wyrabiałam i robiliśmy sobie zajęcia z wypalaniem naczyń glinianych i tabliczek glinianych, no teraz nie mamy tej możliwości, więc coś prostszego, więc możemy wykorzystać do takich rzeźb lub do robienia swoich przedmiotów użytkowych w formie rzeźby, na przykład z papier-maszę. Jest to bardzo prosta rzecz, możecie to wykonać sami w domu. Na ekranie podaję Wam przepis na zrobienie papier-maszę, czyli po prostu masy papierowej. Jest to bardzo proste, wystarczy zmiksować papier, podaję Wam tam, jak można coś takiego wykonać. I ta masa, dopóki nie wyschnie, jest bardzo łatwa do formowania, można z niej po prostu lepić różne rzeczy. Później ta masa staje się twarda i trwała. I jest bardzo fajna, bo jest lekka, można ją malować wszelkimi sposobami. Także pokażę Wam dzisiaj, ja mam taką gotową masę, ponieważ po prostu nie mam na tyle czasu, żeby robić ją w domu. Chętnie bym Wam pokazała, ale mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia. W dodatku miałam awarię ładowarki do komputera, jestem troszkę do tyłu. Postanowiłam po prostu kupić tą masę gotową, żeby oszczędzić czas i pokażę Wam. Ale naprawdę możecie taką masę prawie identyczną albo bardzo podobnej konsystencji zrobić samodzielnie za darmo. Ze starych gadek. Pokażę Wam, jak zrobić z tego paterę, bardzo modną paterę. Myślę, że się spodoba każdej mamie i naprawdę jest to bardzo proste. Proponuję Wam bardzo modny teraz motyw liścia monstery. Zobaczcie sobie tutaj na podglądzie, jak wygląda liść monstery. Przyznajcie, że teraz bardzo często widujemy te motywy właśnie na sztuce użytkowej, na poduszkach, na różnych przedmiotach, właśnie na przykład na ceramice, na obrazy są modne z tym, plakaty, także jest to motyw na czasie i jest rzeczywiście bardzo ładny, jest naturalny, do praktycznie każdego stylu się coś takiego nada. I zrobimy sobie taką paterę na biżuterię, albo można trzymać na przykład w niej owoce, jakieś drobniejsze, czy bakalie. Oczywiście to samo możecie wykonać na przykład z masy solnej, a także z gliny samoutwardzalnej. Nie polecam Wam gliny zwykłej, ponieważ musielibyśmy ją wypalić i tą glinę wypalamy w bardzo wysokiej temperaturze. No stąd wybrałam coś, co samo się utwardzi po prostu przez wyschnięcie. Teraz od czego zaczniemy? Zacznijmy od tego, że przygotujcie sobie jakieś naczynie. Naczynko, na przykład ja wybrałam taki głęboki talerz, coś w rodzaju miseczki. Dlatego, że tę naszą paterę będziemy robić na płasko i później umieścimy ją właśnie w naczyniu, w środku. Nie, ważne, żeby to nie była zbyt głęboka miska, ale też, żeby nie był to całkowicie płaski talerz.
Dlaczego? Bo po wyschnięciu tej papier-masze, tej masy papierowej, wyjmiemy to i ten przedmiot zostanie nam w takim kształcie, jak wygięty jest talerz lub miska. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to oczywiście, jak już mamy masę, bierzemy sobie twardy papier albo dosyć twardą folię. I teraz narysować sobie należy kształt liścia monstery. Ja sobie najpierw wymierzyłam to talerzem. Przyłożyłam po prostu ten talerz, obrysowałam go, tak żeby wiedzieć, w jakich ramach musi mi się ten liść zmieścić, żeby część tego liścia po prostu nie wypadła i mi nie zwisała na zewnątrz. No i teraz już zrobiłam sobie wstępny szkic i będę według tego wycinać. Możecie sobie ściągnąć po prostu szablon na taki liść z internetu albo przerysować go z ekranu. To jest bardzo prosty sposób. Jeśli byście mieli folię, możecie po prostu przyłożyć do ekranu komputera i odrysować taki liść. Będzie perfekcyjnie wyglądał. Ja to narysowałam sama. Często wykorzystywałam motywy takich liści. Nawet zrobiłam dla jednej przyjaciółki taki obraz, taki właśnie nowoczesny obraz z takim liściem monstery. Po prostu odrysowuję kształt liścia monstery. Będę go wycinać, przykładać później ten szablon do masy solnej, a następnie wycinać go w masie solnej. Liście monstery mają to do siebie, że czasem mają też takie dziurki w sobie, co wygląda bardzo fajnie i naturalnie. Ja sobie dorysowałam taką dziurkę, tutaj może nawet tutaj zrobię jeszcze jedną. No i teraz wycinam sobie ten wzór. Ja już wycięłam taki listek. No i teraz dalszy ciąg. Kochani, masa papierowa. Wyciskamy tą masę, wyjmujemy sobie kulkę albo właśnie taki, ja mam akurat w takim płatku na powierzchnię płaską. Ja mam tutaj taki materiał rozłożony. Sztywny materiał będzie dobrą podkładką. Możecie użyć też czegoś innego, folii. Najgorzej jest z papierem, bo może Wam zostać po prostu potem na tej... No ale w sumie nawet jeżeli tak, to w końcu też jest papier, więc jeśli on rozmoknie i wsiąknie, to też się nic nie stanie. No i teraz spróbujemy go rozprasować mniej więcej na grubość 0,5 cm. Możecie użyć do tego celu na przykład szklanej butelki, wcale nie musicie używać wałka. No i teraz możemy sobie przymierzyć, czy już jest wystarczająco duży. Jest duży, przykładam liść. I teraz spróbuję sobie to wyciąć. Najlepiej użyć do tego małego nożyka z ostrym końcem. Możecie wycinać też szpilką. Bardzo łatwo będzie to wyciąć szpilką. Bierzemy szpilkę i po prostu dotykając tutaj, wciskając wzdłuż wzoru, przejeżdżamy sobie wzdłuż brzegu i doskonale można to wyciąć właśnie również szpilką. Stopniowo odrywamy sobie te odcięte części. Nie przejmujcie się, że brzegi będą nierówne. Na początku tak będzie, ale później, kiedy wsadzimy to już do miski, będziemy sobie wygładzać zamoczonym palcem te brzegi. Będą bardzo ładne i równe. Pomału zbliżam się do końca. Jeszcze tylko kilka pociągnięć nożykiem. Oczywiście uważajcie z narzędziami ostrymi, nawet ze szpilkami. Nie warto się pobudzić. Trzeba robić to pomału i uważnie. No i wycięłam liść. I teraz uwaga. Dobrym pomysłem było robienie tego na materiale. Dlaczego? Bo teraz razem z tym materiałem, po odklejeniu sobie tego papierka, gdzie bardzo fajnie wyszło, mogę to przełożyć bezpośrednio do talerza. Możemy nałożyć też talerz na to, co jest trochę prostszym rozwiązaniem. No i voilà. Teraz troszkę to jeszcze postaram się przesunąć. No i możemy teraz spróbować sobie jeszcze uformować fajnie ten liść. Czyli biorę zamoczony palec w wodzie i przejeżdżam przez wszystkie brzegi. Już Wam pokażę. Mokry palec. Przejeżdżamy po wszystkich brzegach w środku, tak żeby wygładzić te krawędzie, bo one dosyć nieładnie teraz wyglądają, są takie poszarpane. Ale jeżeli użyjecie do tego troszkę wody i palca, to możecie je idealnie wygładzić. Możecie zrobić to tak gładkie, po prostu jak się Wam podoba. Lekko chrupowate to też jest ok, ale będzie ładnie wyglądać, jak w miarę będą równe i wygładzone te krawędzie. Już wyglądają lepiej, widzicie, tutaj się zrobiły nam takie ładne, całkiem ładna, gładka powierzchnia. Nie ma sensu przepłacać za coś takiego w sklepie, jak pójdziecie do H&M Home albo do Zara Home, to takie paterki i naczynka całkiem drogie są. Trzeba za nie zapłacić kilkadziesiąt złotych, nawet czasem koło stówki.
a naprawdę niczym nie odbiega urodą zrobiony liść samodzielnie przez siebie. No i w ogóle ja na przykład lubię się troszkę tak pogrzebać w błocie. Jest to całkiem fajne i można się troszkę wyżyć artystycznie. No i oczywiście będziemy musieli poczekać, aż to wyschnie. Być może uda mi się to jeszcze wykończyć na tej lekcji, o ile w miarę szybko mi ten papier maszę wyschnie. Nie przesadźcie z wodą, bo jak dacie za dużo wody, to zaczyna się ten papier złuszczać. Ja sobie tutaj troszkę przesadziłam z wodą i już zaczęło się to troszkę mi tu faktura mi się niszczyć. Więc nie przesadzajmy z wodą, trochę wilgotny palec po prostu i sobie to przecieramy. Po prostu róbcie to dotąd, aż będziecie naprawdę zadowoleni z efektu. Już jest. No i teraz trzeba czekać, aż to wyschnie, ale jeszcze przypomniałam sobie, że miałam zrobić dziurki. No i już mamy dziurki. Ja jeszcze zrobię delikatne żyłki na tym liściu, żeby to bardzo fajnie wyglądało. Chodzi mi o te nerwy liścia. Jak Wam się podoba? Ja jestem zadowolona z efektu. Teraz damy to do wysuszenia. Naprawdę to zajęło w sumie jakieś 15 minut razem z rozwałkowaniem i nałożeniem. I myślę, że poradzicie sobie z tym. Wierzę w Was. Bardzo fajna rzecz dla młodszych. Pokażę Wam zaraz, jak w bardzo prosty sposób to zrobić. Po prostu wałkujemy, robimy sobie taki plasterek z papier maszę i wycinamy kształt kwiatka. Po wyschnięciu tego kwiatka po prostu pomalujecie go farbą i nadziejecie na jakiś patyczek. Ja sobie od razu zrobię dziurkę do tego patyczka. Będę miała takiego tulipana, można go wbić do doniczki albo po prostu gdzieś umieścić w domu. No i mamy taki kwiatek, można to dowolnie pomalować, kiedy wyschnie oczywiście. Zrobimy sobie małą dziureczkę tutaj. Ja użyję patyczka do szaszłyka i po prostu za pomocą kleju wkleję po wyschnięciu i pomalowaniu ten kwiatek na patyczek. I można zrobić nawet cały bukiet takich kwiatków, na przykład 5. I wręczyć mamie pięknie zapakowane w folię. No i taki kwiatuszek, będziemy robić z tego stojące kwiaty. Takich, którzy lubią się bawić w rękodzieło, jeszcze pomysł. Zobaczcie, jak zostanie Wam takich kawałków papier maszę, zróbcie z tego kulki. Na przykład 10-15 kuleczek i przedziurawcie je szpikulcem, na przykład drutem. Po wyschnięciu pomalujcie lakierem do paznokci. Wyjdą nam naprawdę fajne koraliki. Takie ręcznie robione koraliki po nawleczeniu na sznureczek będą prześlicznym naszyjnikiem i również możecie go dać mamie. Ja tu mam różne kolorowe druciki, takie cieniutkie, będą w sam raz na bransoletkę. Użyję tym razem takiego drucika w kolorze miedzianym, jest bardzo ładny kolor. Cieniuśki drucik, więc zrobimy z tego troszkę taki miszmasz artystyczny. Dosyć długi drucik. Ja będę go robić na mojej ręce. Ucinamy dosyć długi kawał tego drutu. To nie będzie tylko jeden raz owinięte, tylko zrobimy z tego taki troszeczkę artystyczny nieład. Spróbujemy sobie obwód tej bransoletki, tak żeby można było ją bez trudu włożyć na nadgarstek. To nie będzie taka bransoletka zaciskana, więc ona musi mieć troszkę luzu. Najpierw zakończmy sobie kółeczko, a później będziemy oplatać wokół tego takie pierścienie z koralikami. I zobaczcie, mam kółko, bardzo cienkie, więc pewnie troszkę słabo będzie widać. O, tak wygląda. I teraz będę wybierać kolorowe koraliki. Możecie to zrobić koralikami w jednym kolorze, jeśli Wasza mama lubi szczególnie jakiś kolor. Ja wybiorę takie zielono-niebieskie, ponieważ to są moje ulubione, jedne z moich ulubionych kolorów. Już mamy jeden koralik i teraz co? Nie nawlekam następnego, tylko przewlekam sobie drucik w taki troszkę chaotyczny sposób naokoło. Robię taką pętelkę trochę z tego jakby. O, widzicie? Wcale nie starałam się tego zrobić w jakiś specjalnie uporządkowany sposób. Po prostu tak zamotać ten drucik razem z tym koralikiem. I następny. Jak widzicie, ja bardzo lubię bransoletki. Więc to jest moja ulubiona część biżuterii, bo nie zawsze do dekoltu pasuje jakiś naszyjnik, a bransoletkę w zasadzie do każdego stroju jakąś można włożyć i za bardzo mi ona nie przeszkadza. Pierścionki bardziej, bo często robię w jakichś farbach, glinie i one, ten akurat nie, ale niektóre po prostu przeszkadzają. No i znowu zamotałam drucik, tu można sobie zrobić jeszcze dodatkowy taką ozdobę z tego drutu jakby naokoło.
idziemy dalej. No i nawlekłam wszystkie koraliki i zakończyłam sobie tym drucik tutaj. Trzeba go dobrze wpleść do środka. Najlepiej wsadzić końcówkę tego druta potem do koralika któregoś, żeby nas to nie drapało i nie podarło nam na przykład ubrania. Całkiem fajna bransoletka. Mnie się bardzo te kolory podobają, zobaczcie. I ma takie fajne sploty tego druta, które wyglądają właśnie tak artystycznie. Podoba mi się. Ciekawa jestem, jak to wygląda z daleka. Wydaje mi się, że super. Wcale nie mniej mi się to podoba niż te gotowe bransoletki, chociaż jedno z nich robiła moja bardzo dobra przyjaciółka i jest przepiękna, z naturalnych kamieni. No i to właściwie wszystkie rzeczy na dzisiaj na lekcji. Po prostu jako zadanie zróbcie coś dla mamy. Jeżeli macie prezent, zróbcie opakowanie i wysyłajcie zdjęcia. Moi drodzy, jeszcze jednym pomysłem, który tak mi teraz przyszedł do głowy, jest origami. Możecie zrobić coś z papieru. Takich pomysłów na przykład na kwiaty z origami jest bardzo dużo. Też możecie je przykleić do patyczków grillowych i zrobić z nich takie kwiaty, które można sobie wstawić do wazonu na przykład. Wymyślajcie, co zrobić fajnego dla mamy. Zachęcam Was, żebyście spróbowali te pomysły, które ja tu wypróbowałam, ale możecie robić też coś innego, byleście coś fajnego zrobili i mi przysłali. Pozdrawiam przy okazji wszystkie mamy, pozdrawiam moją mamę. Mam nadzieję, że uda mi się z nią spotkać przed Dniem Matki. Kochani, jeszcze pokażę Wam teraz reportaż, oczywiście reportaż Elsy ze zmian w nowym domku dla lalek, które są już dosyć spektakularne. Zrobione są ściany. Obejrzyjcie, co takiego nowego zrobiliśmy w nowym domu. No i tymczasem żegnam się już z Wami. Do zobaczenia do następnej lekcji. Cześć! Witajcie, kochani! Chcecie zobaczyć, co się zmieniło w naszym nowym mieszkaniu? No to uwaga, uwaga! Już Was oprowadzam. No to zacznijmy od łazienki. Zobaczcie. Mamy już ściany. Są z marmuru. To prawdziwy marmur. Oczywiście folia naklejona. Wanna. No niestety bateria jeszcze leży i czeka na zamontowanie. Ale wszystko to trochę długo trwa, no wiecie. Ale wejdźmy do środka, zobaczcie. Tu mamy nową szafkę, którą już widzieliście. I na niej pozwijane ręczniczki do kąpieli. Dywanik. Umywalka. Mamy nawet lampę. No, ta lampa będzie jeszcze zamontowana, ale to kwestia kilku dni. To, co już widzieliście, czyli toaleta. I zobaczcie całą łazienkę. Moim zdaniem jest po prostu superowa. Całkiem stylowa, prawda? To podświetlenie i wystrój nowoczesny. No dobra, to wejdźmy teraz do sypialni. O, pokażę Wam teraz całość. Tak to wygląda. Mamy nową tapetę. Tu będzie okno. Widzicie te kolorowe panele? To okna witrażowe będą bardzo pasowały do wystroju. To już widzieliście, ale zobaczcie, tam będzie lampa zrobiona z tego małego witrażyku. Fajna, prawda? Będzie podświetlona, będzie to pięknie wyglądało. I tu mamy łańcuch świetlny. Będzie to nasze oświetlenie do sypialni. No i to już też widzieliście, toaletka, pufka i szafa. Super sprawa. Idziemy do kuchni, dobra? No i witajcie w naszej kuchni. Pierwsze pokażę Wam, jaka fajna tapeta. W stylu lat 70. Jest super. Teraz takie wzory są bardzo modne. Chciałyśmy mieć super modne mieszkanie. No i oczywiście funkcjonalne, więc popatrzcie. Szafka, to już widzieliście. Zlew. Tutaj mamy nową miskę ceramiczną. Kuchenka. Patelnią, ale to też już Wam pokazywałam. Szafeczka z suwanymi drzwiami, szuflady, ale nowością jest lodówka, popatrzcie. Chromowana. Ma nawet magnesy. No i środek lodówki. Popatrzcie, tu jest magnes i ta lodówka faktycznie się na niego zamyka. Tu wkładamy soki albo jajka. Lodówka ma też szufladki. Świetna sprawa z tą lodówką. Dolna część oczywiście też się otwiera. Tutaj jest taka szuflada na warzywa.
No i ta-dam! Nasza kuchnia, jeszcze brak tylko wyspy, ale to kwestia czasu. No i oświetlenie, zobaczcie, tutaj będzie kolejny łańcuch świetlny, włączmy go. Ta-dam! Pięknie, zamontujemy to pięknie na ścianie, tak że będzie wyglądało super. No i dziewczyny oczywiście jak zwykle piją popołudniową kawę. O, powiesiłyśmy obrazki na naszej nowej tapecie. Tu mamy piękny talerz. Statek w butelce. Kwietnik już widzieliście. No i oto nasz salon. Jest super nowoczesny. Mamy nawet sushi, popatrzcie. Za chwilę zabieramy się za jedzenie. I nowy dzbanek. Chyba nazbieram kwiatów polnych i do niego wstawię. Następnym razem mam nadzieję pokazać Wam już skończony dom. Będą też okna. Prawda, że fotel fajnie pasuje do tapety? Ha! Mam talent do wystroju wnętrz. No dobra, kochani, to już wszystko na dziś. Zabieramy się za picie popołudniowej kawki, a Was zapraszam do robienia prac plastycznych. Cześć!